Witam serdecznie w polskim programie Gotujszczo. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić onion budgies. Do onion budgies będzie Wam potrzebne kilo pokrojonej, posiekanej cebuli, odrobina soli już jest w tej cebuli, dwie szklanki mąki garam. Ja tu mam dwie szklanki i dwie łyżki, które mogą być mi potrzebne później. Odrobina proszku do pieczenia, jedna łyżka proszku do pieczenia, jedna łyżka przyprawy i odrobina wody. Wszystkie składniki mieszamy razem. Mąka garam to jest mąka robiona z cieciorki. Ona jest taką specyficzną mąką. Rozpuszczamy ją z odrobiną wody. Jak widzicie, ją wymieszałam z wodą, solą, odrobiną proszku do pieczenia i przyprawą chińską. Przyprawa chińska, dowolna, dowolność. Co lubicie, to dodajecie. Nie lubicie nic, to nie dodajecie nic. Teraz wkładziemy placki z tej masy. Wkładziemy je łyżką. I smażymy je na brązowo. Rzucamy jednym słowem na głęboki olej. Tak. Tak jak leci. Tak. Jak się nabierze, tak jak leci. Te placki bardzo szybko się smażą, więc wyciągamy je zaraz, jak uzyskają złoty, ładny kolor. Kształty są zbliżone do Meteorytów, zgadza się. To jest zakąska, którą możecie przygotowywać na imprezy różnego rodzaju. Zamiast słonych paluszków, polecam serdecznie. Możecie ją serwować z różnymi dipami, także indyjskimi. Lub z tym dipem, który ja już wcześniej pokazywałam, do placków cukinii. Moi drodzy, życzę Państwu smacznego.